Rozmowa dnia. W naszym studiu wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry. Pan jest prawo czy leworęczny? Praworęczny, czyli dzisiaj święta pan... Ale wczoraj świętowałem Międzynarodowy Dzień Pracoholika i byłem w 6 dużych kapitału polskiego zakładach na Podkarpaciu w powiecie kolbuszowskim, mieleckim. Czyli gdyby pan połączył pracoholizm z leworęcznością, to pan miał 2 dni święto. No właśnie, ja popatrzę jeszcze, co jutro jest w kalendarzu. Warto nad tym pomyśleć. Oczywiście przyłączam się do tych gratulacji dla naszego lekkoatlety, bo to wielki dzień i zawsze mam w pamięci tego, szczególnie Władysława Kozakiewicza w czasie słynnej olimpiady w 80. I cieszę się, że królowa sportu w dalszym ciągu jest w dobrym polskim wykonaniu. Tym razem nie było takiego gestu, może nie było potrzeby takiego jak... No bo już w pierwszym rzucie wszystko zostało jak Władysław Kozakiewicz zaprezentował wtedy na igrzyskach. Panie premierze, mówiliśmy przed godziną 7, nie wiem, czy pan okazję miał słyszeć, czy nie, o referendach. Sporo nam się ich ostatnio albo zapowiada, albo wręcz mamy je za sobą, czy to lokalne, czy ogólnokrajowe. Te lokalne najczęściej im służą temu, by odwołać aktualne władze. Te ogólnokrajowe to, tak mówiąc szczerze, marnowanie podpisów, jak pokazała zbiórka podpisów pod referendum w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego, czy też w sprawie 6-latków do szkoły. To pewnie też zostanie przez parlament odrzucone. Ja myślę, że mieliśmy wielką i potrzebną nie tylko akcję społeczną, bo to jest istotne, aby politycy zmierzyli się z głosem społeczeństwa. Przy okazji jest to kapitalna okazja do tego, żeby nauczyć się i popatrzeć na to merytorycznie w inny sposób, niż przedstawiają to politycy jednego, drugiego rządu czy rozstrzygnięć parlamentarnych, więc ja w tym nie widzę nic złego. Niepokoi mnie zaś coś innego. To, że na rok przed wyborami samorządowymi mamy tą lawinę referendów, często podyktowanych interesami partyjnymi, podczas gdy, no, wyobraźmy sobie, że dzisiaj zaczynamy zbierać podpisy, a jesienią przyszłego roku są wybory, referendum za 3 miesiące, to niesie sobą sporo konfliktów, odwracania uwagi od spraw najważniejszych, a dzisiaj także w wymiarze polskiego samorządu najważniejsze jest dobre dokończenie tej perspektywy unijnej, podtrzymywanie procesów inwestycyjnych i porządkowanie choćby takich spraw jak monitoring, controlling, a w końcu później zmiany organizacyjne, instytucjonalne w ustawie śmieciowej, bo wiemy, że iskrzy na tym poziomie. Pan minister Korolec zdaje się zaczął objazd po Polsce, by dowiedzieć się, jakie błędy popełniono przy pisaniu tej ustawy, ale jeszcze na chwilę, to nie jest tylko kwestia błędów ustawy. Pamiętajmy o tym, że materia, teoria to jest jedno, życie jest drugie i to też wymaga zupełnie innego funkcjonowania, także uwzględnienia sytuacji firm śmieciowych. Jako minister gospodarki muszę się także i do tego odnieść, bo one nie wszystkie były gotowe do tych nowych wymagań, a więc selektywnej, na mega skalę robionej zbiórki odpadów. Do tego jest potrzebny zupełnie inny sprzęt, niewielkie śmieciarki jednorazowe, ale mniejsze samochody o niskich kosztach bieżącej eksploatacji, wielokomorowe, takie, które pozwalają ograniczyć koszty do minimum, aby nie było tak, że w poniedziałek odbiera się odpady komunalne, we wtorek makulaturę, w środę szkło i tak dalej, a wszystko to kosztuje olbrzymie pieniądze. Pozwolę sobie namówić pana jeszcze na dokończenie tego wątku o referendum. Między innymi Solidarność proponuje zmiany w referendum obywatelskim, tym ogólnokrajowym. Miałoby być ono obligatoryjne po zebraniu od 500 000 do 1 000 000 podpisów, bez progu frekwencyjnego, bez możliwości zmian obywatelskich projektów, z dostępem do mediów i bezpłatną możliwością oceny zgodności z prawem. Co pan o tym sądzi? No, zwracam uwagę, że jest taki kraj, nazywa się Słowenia. 1 stycznia 2007 roku wszedł z wielkim sukcesem do strefy euro, a w 2010 roku miał tąpnięcie minus 10 PKB i wmontował sobie w swój system demokratyczny bardzo silną pozycję referendów i akceptacji społecznej dla różnych decyzji rządzących. Efektem tego był i jest mega kryzys i to, że jesienią tego roku, żeby 2-milionowa Słowenia mogła zrównoważyć swoje problemy budżetowe, wyprzedaje ostatnie 15 dużych przedsiębiorstw państwowych. Więc miejmy świadomość, że można w tych emocjach z łatwością uruchamiać wnioski referendalne, no, na przykład pod pytaniem, czy chcesz płacić mniejsze podatki, a później zostawia się rządzących z tym wynikiem referendalnym. Więc dzisiaj najważniejsze jest to, aby koncentrować także emocje, uwagę społeczną w obszarze spraw gospodarczych. Jestem do tego bardzo przekonany. Z prostego powodu czerwiec pokazał także bardzo dobre wyniki polskiego eksportu. Teraz czas na dobre
wyniki w pobudzaniu inwestycji i to, co najważniejsze, musi przełożyć się to na lepsze dochody państwa, budżetów samorządowych, ale także budżetów domowych i rynek zatrudnienia. W związku z tym także w stronę związkowców Solidarności kieruję zaproszenie do wspólnotowego myślenia o sprawach gospodarczych. Czyli w sprawie referendum przykład Słowenii pokazuje, że pan na takie pomysły mówi nie. Nie, ja mówię, że one są ważne i cenne z punktu widzenia analizowania i dyskusji, ale gdyby każde referendum miało być wiążące, to po zebraniu 500 podpisów moglibyśmy uzyskać w kilku kolejnych referendach sprzeczne wyniki. Jedni chcieliby zakazać jedzenia mięsa, inni by chcieli bardzo wysokich podatków od osób bardziej zamożnych i pewnie przeskoczylibyśmy tutaj w referendalnej decyzji rozwiązania francuskie. Jeszcze inni chcieliby znacząco podnieść emerytury, a okazałoby się, że zapomnieliśmy tylko rozstrzygnąć jedno referendum. Skąd na to brać wszystko pieniądze? Panie premierze, czy partia, którą pan kieruje, a więc Polskie Stronnictwo Ludowe, jest na celowniku Prawa i Sprawiedliwości? Nie, rywalizujemy to. To jest normalne. Na Podkarpaciu widzimy to szczególnie. Stąd intensywność także ataków. Prawa i Sprawiedliwość wystawiła tam pana pupę. Zbigniew Ziobro promuje swojego kandydata o tym samym nazwisku Ziobro. Jest kilku kandydatów prawicowych i jest jeden kandydat ponadpartyjny, koalicyjny PSL-PO plus wsparcie z różnych środowisk, Mariusz Kawa. Stąd ze zrozumiałych względów, kiedy rywalizujemy ze sobą, to częściej wytykamy sobie różne rzeczy. To naturalne. Chciałbym, żeby tylko było jednak to robione z szacunkiem i chciałbym, aby nie sprowadzało się do emocjonalnego oskarżania o złe intencje, bo tą drogą polska polityka dalej iść nie może, jest za dużo tych emocji. Kandydat z Podkarpacia zresztą towarzyszył panu wczoraj podczas pana wizyty tamże na Podkarpaciu. To przypadek? Tak, jest przedsiębiorcą, jest wieloletnim samorządowcem i społecznikiem. Młody, 40-kilkuletni chłopak z dwoma perfekt językami. Myślę, że świetnie sprawdzi się w Senacie Rzeczpospolitej i nie tylko na tą kadencję. No tylko musi jeszcze zostać wybrany. Taki drobiazg. Ale to jest w rękach mieszkańców Podkarpacia. Cieszy mnie to, że mogłem zobaczyć i w Kolbuszowie, i w Mielcu przedsiębiorstwa mniejsze, kapitału polskiego, wyrosłe z tradycji rodzinnej, takiej przedsiębiorczości wiejskiej czy okołowiejskiej, albo byłych pracowników zakładów lotniczych w Mielcu. Pamiętajmy, Mielec to jest jedna ze sztandarowych inwestycji Centralnego Okręgu Przemysłowego. To jest nie tylko Dolina Lotnicza, to jest wspaniała, świetnie funkcjonująca specjalna strefa ekonomiczna, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa kapitału polskiego, które dobrze odnajdują się w tej rzeczywistości. I ja akurat byłem po tej stronie, gdzie po drugiej stronie Wisły jest Połaniec, jest budowany most na drodze wojewódzkiej, który połączy te dwa województwa, skróci znacząco drogę i Mielec jako ważny ośrodek przemysłowy, 20 parę kilometrów autostrady A4, po wybudowaniu obwodnicy, po połączeniu się ze Świętokrzyskim, będzie świetnie transportowo dostępnym terenem dla kolejnych inwestycji. Z tego się cieszę. Dzisiaj na rządzie będę rekomendował całemu rządowi ważną ustawę, dodatkowo tworzącą warunki lepszego inwestowania dla dużych inwestorów w sektorze motoryzacyjnym i dwie decyzje strefowe, tym razem w Szczecinie, z czego bardzo się cieszę, dlatego że na terenach byłej stoczni Gryfia wyrośnie na początek kilkaset, a w przyszłym roku blisko 2000 nowych miejsc pracy. Co się dzieje w Platformie Obywatelskiej, panie premierze? No, normalny rywalizacja w walce o przywództwo. Jarosław Gowin, jak zapowiadał, tak zrobił. Rywalizuje z Donaldem Tuskiem. Niełatwo się rywalizuje z premierem, to oczywiste. Wszyscy się tej rywalizacji przyglądają, a przy okazji, ponieważ to jest partia wielonurtowa o szerokich skrzydłach, ujawniają się istotne różnice i stąd następuje weryfikacja postaw. Zobaczymy, jaki będzie wynik tych wyborów, a przede wszystkim, co wydarzy się po wyborach, bo tutaj mamy dużo spekulacji i plotek. Mimo że Jarosław Gowin mówi, że i tak zostanie w Platformie, to jakby media go wpychają już we własną partię, ale być może okres wakacyjny sprzyja też temu, żeby z wielką swobodą popuszczać obszary wyobraźni i widzimy, że media są pełne tego typu spekulacji. No właśnie, a ta ostatnia historia z szefem gabinetu politycznego ministra spraw wewnętrznych? To wie pan, gdyby to była historia na miarę tego,
co jest tak najbardziej istotne. Na pewno dowiedzieliśmy się czegoś z zamkniętego zebrania i pokazuje się to wyraźnie, że Platforma także nie jest formacją pod tym względem szczelną. Do tego wielu publicystów często pracy prawicowej dopisało swoje zapewne filozofii, ale gdybyśmy tyle uwagi poświęcili bardzo ważnej sytuacji, którą mamy w polskim eksporcie, na przykład to, że wzrost do krajów Eurogrupy jest ledwo ponad 1, do Unii Europejskiej około 2%, a te 7% wzrostu czerwcowego rok do roku dały tak naprawdę nowe rynki. I to pokazuje bardzo wyraźnie, że moja filozofia Ministerstwa Gospodarki znajdowania nowych koszyków, do których pójdą polskie produkty, szukania nowych partnerów i na tym wschodzie poradzieckim wzrost do Rosji, Ukrainy czy Białorusi, tam na poziomie kilkunastu czy nawet 20% jest tego namacalnym przykładem, ale także to Go Afryka czy Euroazja, kraje Kaukazu, gdzie z niewielkich dotąd poziomów mamy istotne kilkudziesięcioprocentowe wzrosty, jest bardzo dobrą tendencją, którą trzeba podtrzymać, dlatego że euro w Europie nie jest przesądzone, że ten kryzys europejski czy stagnacja europejska jest już na pewno za nami. Płyną sprzeczne sygnały, lepsze w ostatnich dniach z gospodarki niemieckiej, ale też nie cieszyłbym się za bardzo wskaźnikami PMI takiej atmosfery wokół przedsiębiorczości czy gospodarki, tylko bardziej bym patrzył na to, że nieznacznie tylko wzrósł eksport niemiecki, ale za to mamy gorsze tendencje w imporcie, a przecież jest to gospodarka proeksportowa, zaopatrzeniowa, a więc dużo także importuje choćby z naszego kraju. Stąd Ministerstwo Gospodarki, Janusz Piechociński tutaj i jego współpracownicy stawiamy na te nowe rynki, dlatego że chcielibyśmy osiągnąć w 2025, wydaje się, bezpieczne wskaźniki dla Polski. 50% z naszej wymiany handlowej z Europą, z Unią Europejską, drugie 50% z resztą świata, bo wtedy będziemy bardziej odporni na lokalne wstrząsy. Zwracam też uwagę na sygnał niepokojący z gospodarki rosyjskiej. Widać wyraźnie, że te mniejsze ceny surowców dla nas korzystne, energetycznych, w których Rosja jest ważnym eksporterem światowym, spowodowały trudności budżetowe tego państwa. W związku z tym mamy wysoką dynamikę z partnerem rosyjskim naszego eksportu, ale kiedy tam te trudności budżetowe przełożą się na miejscową gospodarkę, to będzie trudniej tą dynamikę utrzymywać czy zwiększyć. Pan premier był uprzejmy ładnie połączyć sytuację Platformy Obywatelskiej z sytuacją gospodarczą. Dlatego, że wie pan, Rosji, za dużo mamy takiego plotkarstwa w polskiej polityce. Użył pan tam takiego słowa zwrotu, że publicyści dopisali do tej sprawy szefa gabinetu politycznego swoje i wyciągnęli jakieś wnioski. Pan też dopisano w zeszłym tygodniu w sprawie pana córki. Moja córka odbywała bezpłatną praktykę w Paizie przez 2 miesiące. Jest umowa w tej sprawie. Jedyne pieniądze, które otrzymała, to był zwrot 52-złotowy diety pobytowej, kiedy towarzyszyła delegacji jednego z krajów azjatyckich w specjalnej strefie ekonomicznej. Skończyła europeistykę, jest wolontariuszką ISEC-u, studiuje w dalszym ciągu prawo i wiąże swoją przyszłość z dyplomacją. Zobaczymy po skończeniu studiów na prawie, jak to będzie. Media poszły po najmniejszej nieoporu, szczególnie te tabloidalne pisały, że ojciec załatwił wyjątkowe wynagrodzenie, że pracuje, a jak później się zorientowały, że to nieprawda, to pisały o ekskluzywnej praktyce. Otóż chcę państwa zapewnić, że każdy absolwent wydziałów właściwych dla promocji polskiej gospodarki może się zgłosić, podpisuje umowę, uwaga, na takich samych warunkach. Umowę, w której jest wyraźnie napisane, że nie otrzymuje się, codziennie stawia się w pracy minimum 8 godzin, wypełnia obowiązki i jedną nagrodę, którą dostaje na koniec tej praktyki, to jest wpis do CV, że lepiej lub gorzej wypełniał te obowiązki. I zachęcam, bo w wielu resortach, nie tylko tych gospodarczych, jest możliwość takich praktyk. Dziękujemy za rozmowę, panie premierze. Janusz Piechociński, wicepremier, szef resortu gospodarki. Dziękuję bardzo. Dnia. Tak przy okazji sprawdziłem, może pan jutro świętować. A co mamy? Dzień Energetyka. A tak, z okazji Dnia Energetyka będę 7 września na Placu Budowy w mojej ukochanej okolicy, czyli Studzianek Pancernych. Serdecznie pozdrawiam mieszkańców, bo w niedzielę świętowaliśmy 69. rocznicę bitwy na przyczółku Warecko-Magnuszewskim, gdzie będzie właśnie Dzień Energetyka i nie tylko będziemy rozdawać medale zasłużone dla polskiej energetyki, ale będziemy mówić o kontynuowaniu procesów inwestycyjnych i tych w Kozienicach i w tych Opolu, tak bardzo potrzebne polskiej gospodarce. A Ministerstwa Energetyki nie będzie? Nie.
nie będzie. Znaczy, nie ma i nie będzie. Nie ma takiej potrzeby. Pożyjemy, zobaczymy. Może w następnych politycznych rozkładach ktoś się na to zdobędzie, chociaż ja nie jestem zwolennikiem budowania ministerstw dla rozwiązywania problemów, tylko rozwiązywania problemów poprzez wspólnotowe działanie rządu, parlamentu i społeczeństwa. Janusz Piechociński, dziękujemy za spotkanie. Dziękuję bardzo. 7:31. Pierwszy program Polskiego Radia. Muzyka i aktualności.